Infrastruktura finansowa, najprawdopodobniej byłby to bank z polskim kapitałem, udzieliłaby pożyczki na preferencyjnych warunkach osobie, która chciałaby zrobić uprawnienia konieczne, by pracować jako zawodowy kierowca. Umowa byłaby trójstronna i podpisywana przez zainteresowanego zmianą pracy i podniesieniem kwalifikacji, firmą deklarującą przyjęcie do pracy tą osobę oraz bankiem, który wyłożyłby pieniądze na ten cel. Proponujemy kilka, ale jeden jest taki dla nas najistotniejszy i najważniejszy, bo z jednej strony państwo oferuje działania, które są związane z aktywizacją osób bezrobotnych, ale to nie wystarcza. Jest dużo osób, które chciałyby zostać kierowcami zawodowymi i kandydatów na kierowców nie brakuje. Brakuje jednak pieniędzy, brakuje im środków na to, żeby można takie prawo jazdy, uprawnienia uzyskać, bo koszty czasem sięgają na 10-12 tysięcy, żeby zdobyć wszystkie uprawnienia. Dlatego przygotowaliśmy pewne rozwiązanie oparte na modelu wzorowanym na modelu brytyjskim, które opiera się na stworzeniu trójstronnych umów kredytowych, które pozwalałyby na uzyskanie prawa jazdy przez każdego zainteresowanego po znalezieniu pracodawcy, który byłby gotowy podpisać z nim taką umowę. W tej chwili trwają rozmowy między ministerstwami celem rozwiązania, czyli wprowadzenia takiego pilotażu. W tym momencie, jeżeli chodzi o moją decyzję, ja jakby wspieram tą inicjatywę i tak naprawdę mamy nadzieję, że w najbliższym czasie i walczymy o to, żeby w najbliższym czasie taka inicjatywa zaczęła funkcjonować i mam nadzieję, że w następnym takim spotkaniu będę mogła się pochwalić tylko i wyłącznie już sukcesem. Pomysłodawcy stoją na stanowisku, że taki sposób finansowania kosztujących nawet kilka tysięcy złotych szkoleń jest optymalny. Pracodawcy nie muszą angażować własnych środków na tego typu inwestycje. Mają zabezpieczenie w postaci takiej umowy lojalnościowej, że ten pracownik u niego przepracuje, bo jeżeli zrezygnuje z pracy, ten kredyt, ta spłata kredytu przychodzi na niego. A rozwiązanie właśnie też ma tę zaletę, że nie angażuje bezpośrednio środków budżetowych państwa, czyli jakby nie przeznaczamy tu środków, które są wydawane na aktywizację zawodową, chociaż też warto byłoby skierować te środki, które są kierowane przez urzędy pracy i to gminne i powiatowe i wojewódzkie właśnie dla branży transportowej, bo jest to gałąź gospodarki, która bardzo prężnie przez ostatnie 10 lat w Polsce się rozwija. W tej chwili obsługujemy 25% transportu międzynarodowego w całej Unii Europejskiej. A brak kierowców wyraźnie teraz wpływa na hamowanie rozwoju tej branży. Rynek transportowy to rozwijająca się i przyszłościowa gałąź gospodarki. Polscy kierowcy cenieni są zarówno w kraju, jak i za granicą. Szacuje się jednak, że tylko na rodzimym rynku brakuje około 100 tysięcy zawodowych kierowców. No badanie to pokazało, że 47% firm wyraża chęć, czy deklaruje chęć skorzystania z tego typu rozwiązania, bo rzeczywiście jest to dla nich dosyć optymalnym, takim właśnie nieangażującym środków inwestycyjnych, a pozwala zabezpieczyć kadrę pracowników. I tutaj też taki apel można wystosować do przedsiębiorców, że jeżeli im zależy na tym, żeby tego typu programy funkcjonowały, żeby też państwo i ministerstwa czuły tą presję ze strony przedsiębiorców, żeby też oni wsparli nasz program i też żeby się zainteresowali. Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z naszym raportem na stronie pitd.org.pl i zachęcamy do wspierania i wyrażania też opinii. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Sam transport samochodowy stanowi ponad 5,1 PKB Polski. Obecnie zatrudnionych w transporcie i firmach magazynowych, jak się szacuje, jest około miliona osób.